Cześć, witajcie, ja jestem Splash i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam najlepsze programy graficzne do tworzenia grafik oraz edycji zdjęć, które śmiało mogą zastąpić Photoshopa. Do dzisiejszego odcinka wybierałem programy zarówno te na komputer, jak i te na telefon, więc każdy znajdzie sobie coś dla siebie, a dodatkowo wybrałem tylko te, które mogę śmiało Wam polecić, czyli te, z których korzystałem kiedyś lub korzystam nadal. I po prostu mogę Wam z ręką na sercu powiedzieć, że ten program jest dobry i ten program będzie działać dobrze. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, a tymczasem bez przedłużania zaczynajmy. Numer 6. GIMP. GIMPa chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Wszystkim dobrze znany program do edycji i tworzenia grafik rastrowych, który za darmo umożliwia większość opcji dostępnych w Photoshopie, który niestety darmowy nie jest. Przez co właśnie GIMP stał się jego swoistą alternatywą wybieraną przez początkujących. GIMP obsługuje pracę na warstwach i kanałach, dostosowywanie interfejsu oraz tworzenie własnych skryptów, które przyspieszają pracę. Dodatkowo pozwala on na obróbkę zdjęć, jednak tę robotę zostawiłbym innym programom z dzisiejszej listy. Numer 5. Snapseed, czyli darmowa aplikacja od Google'a na urządzenia mobilne. I to zarówno te z zielonym robotem, jak i te z jabłuszkiem z tyłu. Umożliwia ona szybką edycję zdjęć zrobionych bezpośrednio naszym telefonem, no oraz wszystkich grafik, które po prostu mamy na naszym urządzeniu. W aplikacji znajdziemy bardzo dużo różnych presetów, które z pewnością przyspieszą w jakimś stopniu naszą pracę, a także manualne ustawienia ekspozycji, kontrastu, balansu bieli, czy nawet perspektywy, co może być szczególnie przydatne, gdy fotografujemy na przykład budynki z dołu, budynki są pionowe, my fotografujemy z dołu, no i robimy to pod kątem i to się później wszystko ładnie prostuje. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to dość dosadnie. Znają się tutaj również ustawienia krzywych czy usuwanie niechcianych elementów ze zdjęcia, więc mamy pełne narzędzie do mobilnej obróbki naszych zdjęć prosto na Instagrama. A jeśli już jesteśmy przy Instagramie, no to bardzo serdecznie Was zapraszam na Instagrama Splash Podłoga oficjalnie. Bardzo fajny Instagram, bardzo fajne, wysokiej jakości foteczki, więc jeśli jeszcze go nie followujecie, no to zapraszam do linku w opisie. Tam mam teraz powiedzmy 10 sekund na zostawienie followka. Już, bardzo fajnie, no to lecimy dalej. Numer 4. RAW Therapy. Czyli dość mało znany program na peceta, jak sama nazwa wskazuje, do obróbki plików RAW, ale nie tylko. W programie znajdziemy masę różnych narzędzi do obróbki zdjęć, poczynając od ekspozycji i wszystkiego, co z nią związane, przez krzywe tonalne, aż po wymyślne opcje takie jak demozaikowanie, cokolwiek by to nie było. Dodam, że przez przypadek właściwie natknąłem się na bardzo fajną funkcję tej aplikacji, a mianowicie współpracę właśnie z wcześniej wymienionym GIMPem. A więc jak to działa? Po zaimportowaniu jakiegokolwiek zdjęcia w formacie RAW do GIMPa otworzy nam się okno RAW Therapy i pozwoli na jego wcześniejszą obróbkę, ponieważ GIMP sam w sobie nie obsługuje plików RAW. To się obsługuje, ale jakby nie obrobimy ich tam tak dobrze, jak w programie do tego przeznaczonym, więc po zaimportowaniu pliku RAW do GIMPa otwiera nam się okno RAW Therapy, w którym możemy je sobie obrobić, a później zamknąć to okno i bezpośrednio wtedy program nam przerzuca to zdjęcie do GIMPa już obrobione. Bardzo fajnie to działa, bardzo fajnie to współpracuje, gdy na przykład chcemy sobie obrobić jakieś zdjęcie mamy w RAWie, a w GIMPie na przykład, nie wiem, chcemy sobie tło zmienić, bo w RAW Therapy już tego sobie nie zrobimy. To mówię, to jest taki Photoshop w dwóch programach jakby rozbity. Program ten jest naprawdę bardzo fajnym i przydatnym narzędziem, zwłaszcza kiedy się już go nauczycie, a wierzcie mi, nie jest to aż takie trudne, ponieważ ja już go mniej więcej ogarniałem po jakieś 15-20 minutach. By the way, myślę, że to jest taki bardziej Lightroom niż stricte Photoshop, aczkolwiek rzuciłem go na tę listę, no bo stwierdziłem, że jest na tyle fajny, że jest warty większego jakiegoś rozgłosu, a naprawdę z tym GIMPem bardzo fajnie to razem współpracuje. Numer 3. Photoshop Express, czyli darmowy, zaznaczam darmowy program do obróbki zdjęć wydany przez firmę Adobe. Do jego działania wystarczy Wam konto Creative Cloud, totalnie nic nie musicie płacić, wystarczy się zarejestrować na przykład przez Facebooka, zajmie Wam to, nie wiem, 10 minut, może nawet nie. No i po prostu możecie sobie korzystać z mobilnej wersji Photoshopa. A więc co znajdziemy w Photoshopie na telefony? Presety, overlaye, kadrowanie, cały pakiet adjustments, czyli ekspozycja, kontrast, nasycenie i tym podobne, a także usuwanie niechcianych elementów ze zdjęcia, usuwanie efektu czerwonych oczu oraz dodawanie tekstu. Program wyróżnia się tym, że obsługuje pliki RAW, więc jeśli Wasz telefon może robić zdjęcia w tym formacie lub zrzucicie sobie na niego zdjęcia z jakiejś lustrzanki lub bez lusterkowca, no to macie dużo szersze pole do popisu. Szczerze, jest to program do mobilnej obróbki zdjęć, którego używam najczęściej, bo właśnie obsługuje pliki RAW, więc jak nie mam je przy kompie, to sobie mogę wrzucić na telefon zdjęcie, obrobić sobie i puścić prosto na Instagrama, bo na komputerze używam Lightrooma, a Lightroom na telefony jest niestety płatny. Numer 2. Pixrol, czyli przeglądarkowy edytor zdjęć w dwóch wariantach. Pixrol X, prosty dla początkujących, oraz Pixrol E,
bardziej zaawansowane dla bardziej obeznanych z tym tematem. W tym pierwszym mamy dostęp do narzędzi do podstawowej edycji zdjęć, takie jak przecinanie, dodawanie tekstu, poprawienie kolorów, czyli ekspozycja, kontrast i tym podobne, oraz nakładanie przygotowanych presetów. Fajną opcją, którą ja szczególnie lubię, a w Photoshopie kryje się ona pod kombinacją przycisków Ctrl-Shift-X, jest efekt Liquify. Pozwala on na powiększanie, pomniejszanie oraz wymyślne rozciąganie poszczególnych elementów zdjęcia, przez co możemy tworzyć takie śmieszne foteczki. W sensie generalnie jest to narzędzie do na przykład powiększania biustu modelkom. Natomiast za pomocą tego drugiego, bardziej zaawansowanego Pixel E możemy edytować poszczególne elementy zdjęcia oraz wszystkie opcje, których nie ma w tej podstawowej wersji, to logiczne. Dodam, że producent i w sumie ja też zalecam używanie tych programów razem, ponieważ wtedy otrzymujemy w pełni webowego i przede wszystkim darmowego Photoshopa. Numer 1. Pixel. Tylko że aplikacja. Bardzo przejrzysta i prosta w obsłudze apka do edycji zdjęć na urządzeniach mobilnych od tego samego dewelopera, co narzędzie miejsce wcześniej. Możemy w niej oprócz edycji zdjęć tworzyć kolaże czy korzystać już z gotowych szablonów. Co dość ważne, aplikacja również obsługuje pliki RAW, no więc jeśli sobie zrzucimy zdjęcia z aparatu na nasz telefon, no to mamy szersze pole do popisu, do ich obróbki. W Pixlu w bardzo prosty sposób możemy poprawić nasze zdjęcia dzięki możliwości regulacji ekspozycji, kontrastu, cieni, podświetleń, saturacji, a także przytniemy je czy dodamy tekst. Dodatkowo do dyspozycji mamy przygotowane masę filtrów oraz nakładek przygotowanych bezpośrednio przez producentów, które możemy dodać na zdjęcie za pomocą jednego kliknięcia. Moim zdaniem ta aplikacja jest totalnym must have'em na urządzenia mobilne, ponieważ jest bajecznie prosta i jest na pewno lepszym narzędziem niż instagramowy edytor zdjęć. Na minus to, że nie uświadczymy tutaj naszego ojczystego języka, a jedynie język angielski, ale dzięki grafikom przedstawiającym każdą funkcję bardzo łatwo się w tym można połapać. Jeśli film się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, no to w dół i napiszcie w komentarzu, co wam się nie podobało, co zmienić w następnym materiale. Jeśli jeszcze tego nie robicie, no to subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwonek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Wpadajcie na mojego Instagrama Splash Podłoga oficjalnie, wbijajcie na mojego Discorda Splash Team 3.0. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia i cześć!